Cześć, witam Was ponownie. Wszyscy oglądali poprzednie odcinki, to już wiedzą, że mam Golfa 5 na podnośniku. No i troszkę tu się rzeczy uzbierało do wymiany. Zacząłem robić na razie z przodu klocki i tarcze, bo są zużyte. Zbiorniczek odkręcony. Jeżeli jest nadmiar płynu do pełna, to najlepiej sobie to kontrolować. I są dwie metody. Jak wciskamy sobie tłoczek w zacisk, albo sobie odkręcamy odpowietrznik i wciskamy tłoczek i płyn z zacisku leci nam do butelki, albo tak jak większość robi, po prostu wciskamy delikatnie i płyn się cofa w układ, tak? Tak czy siak jest dobrze. Ta metoda, że płyn do butelki, jest lepsza. Aczkolwiek to bardzo mało kto tak robi. Dobra, w tym ściągnę sobie jeszcze tarczę i zacznę odkręcać sobie łączniki. Także będzie to w sumie o łącznikach stabilizatora. W wymianie. Filmik. Odcinek. Jeden z wielu w tym aucie. Dobra, tarcza ściągnięta. Leży na ziemi. Wyczyściłem. Wodą popsikałem. I teraz wezmę się za drążki. I z nimi to jest zawsze taka historia, że albo pójdzie nakrętka, albo nie pójdzie nakrętka. I albo będzie męczarnia, albo będzie łatwo i przyjemnie, tak? Tu są osiemnastki. W środku jest na tak zwany spline. To przy nowym drążku się sprawdza, jak się dokręca. Żeby odkręcić, to jak jest zapieczona ta nakrętka, to się zaraz obrobi i sobie możemy ten spline od dupę rozbić, za przeproszeniem. Także ja wezmę sobie klucz udarowy, na dzień dobry, leży. I spróbuję odkręcić tą górną nakrętkę, zobaczymy. No mówię, to jest loteria tak na 50-50. Albo pójdzie, albo nie pójdzie, zobaczymy. Dobra, próbowałem. Powiem szczerze, że nie idzie pistoletem. Idzie kawałek, luzuje się i się obraca wszystko dookoła, tak? Widzicie? Także teraz trzeba sobie po prostu pomóc breszką. Naprężyć to i powinno pójść. Następny, ostateczny sposób. Tniemy nakrętkę w ten sposób i też idzie. Już od samego cięcia ona tak się nagrzeje, że najczęściej nie trzeba przecinać, a ona już puszcza wtedy. Nieważna rzecz, że zawsze sobie wyczyścić to wszystko, tak, żeby to się wszystko świeciło, żeby cały ten syf nie szedł nam do środka, tak, jedną, drugą, trzecią, czwartą, zresztą każdą jedną śrubkę wyczyścić, popsikać i próbować odkręcić. Nie miałem litości dla niej, zobaczcie, kawałek breszki. Ona jest fajna, bo ona ma taki tutaj cycek na końcu. Można sobie ją tu włożyć, o, naprężyć to i wtedy się przestaje to obracać w miarę, bo i tak się obraca, no ale poszło. Rzadko kiedy nie idzie. W 99% przypadków to w ten sposób działa. Dobra, tą dolną nakrętkę mam troszkę inny sposób, także zaraz Wam pokażę, jaki jest sposób na dolną nakrętkę. No tutaj na dole tak, czyścimy oczywiście szczoteczką drucianą, psikamy sobie jakieś WD-40, kluczyk 18 zakładamy. O, do tego kluczyka 18, jak już założymy, zakładamy na niego kluczyk 19. O, i sobie to luzujemy i to na 100% będzie nam się obracać. Także mój sposób to jest taki, jak się nie ma gazów, nie chce się tego ciąć, zerwać tą gumę, tak? Ja tę gumę teraz wyrwę całą i zobaczycie, co później zrobię. Dobra, to są potrzebne narzędzia, żeby to zrobić. Tym wyrwę tę gumę. Łapiemy sobie w jakikolwiek sposób chcemy. Pozbywamy się ścierła, żeby go tutaj nam przeszkadza. Już ma dziurkę. Notabene one wiecznie same pękają, ale nie trzeba wyrwać. A już nie są takie milutkie do wyrwania. Ale już jest prawie moja.
patrzcie. Już jest prawie to wszystko wyrwane. Już tu prawie nic nie zostało z tej gumy. Także można teraz użyć narzędzia numer 2 i założyć na koszulkę. Niektóre auto, czy Opel, czy któreś auto na tym drążku ma nacięcia z tej strony. Także to można sobie, tam było chyba 16 kluczyk, założyć 16 kluczyk i spokojnie tym kluczykiem sobie to przytrzymać i odkręcić. I to zawsze działało, wiecie? No Volkswagen nie pomyślał. Znaczy pewnie pomyślał o swojej dupie, żeby jak najwięcej później kroić za naprawę. Możemy pozwolić mu się obrócić. O, to się zaprze, powahacz. I ten sposób sobie możemy odkręcić. A czy się kręci? Nie kręci się, w tej chwili stoi w miejscu. Dobra, ja sobie wezmę kluczyk z grzechotką, będzie szybciej. Ja mam 18 na grzechotkę, mam 19. Zobaczymy, czy pójdzie 19. Wiecie. Także pewnie większość z was teraz właśnie przewija 10 sekund do przodu. Musi to być cholernie nudne. Dobra, jak zaczyna być ciasno, cofamy, tak? Z powrotem. Można spróbować. Ach, obraca się, widzicie? Bo co jakiś czas, jak zaczyna być ciasno, lepiej sobie cofnąć. I o! I popsikać, tak? Spróbuję jeszcze raz cofnąć. O, idzie. Parę obrotów można cofnąć i najlepszy przyjaciel mechanika WD-40. Popsikamy i teraz powinno pójść, tak? Nie róbcie tego po angielsku, bo po angielsku to jest po prostu ciągnąć, aż się to wszystko zatrze i później to dopiero nie ma jak tego odkręcić. Widzieliście, cofnąłem parę obrotów i praktycznie ręką mogę dokończyć odkręcanie, tak? Łącznika. Nie ma żadnego problemu. Tylko mówię, najważniejsze to wyczyścić to wszystko na początku. Pozbyć się całej rdzy. I wtedy można sobie to bezstresowo wyjąć. Muszę zobaczyć, gdzie mam mniejszą breszkę. Muszę sobie nagiąć do dołu to wszystko. Mówię pręży. O. Mamy. Tak wyglądała końcóweczka górna, tak? To ja nie psułem. Tom życie zepsuło. Dobra, wyłączam kamerę. Biorę się za drugą stronę, którą robimy w ten sam sposób. Lampa mi po oczach świeci. Zajebiście. Trzymajcie się. Pozdrawiam.